detektyw poszedł sprawdzić coś za tajemniczymi drzwiami. Tak, tyle co? Wolisz tu czy w domu? Zamykam drzwi. Zamykam. Zamykam. Oj, 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 oj. Op. Jakoś chłodno, ile jest stopni? 4. Ale będzie dzisiaj 19-18 stopni. No matko. Ciepło. Ładny kolor nieba bardzo dzisiaj. Taki, wiecie, taki czerwony, nawet czerwony spotyka się z niebieskim. I się łączą, o, piękne, piękne niebo, naprawdę. Jest 7 rano, moi drodzy, dzień dobry. Zaczynamy ten dzisiejszy piękny, słoneczny dzień. I coś mnie boli gardło, to niedobrze. Dobra, mam 25 minut jakieś pobiegać. Ale mi się wydaje, że dzisiaj mi starczy. Dzisiaj mi tego starczy. 320 minut. Ten dzisiejszy rezultat nie jest jakiś super w porównaniu do tamtego tygodnia, ale jest lepszy intensywnością na pewno, bo pamiętacie, ja w zeszłym tygodniu biegałam około 3 km w przeciągu pół godziny 35 minut, a dzisiaj przebiegłam 20 minut, więc intensywność była dobra i czułam się dużo lepiej niż w zeszłym tygodniu, na pewno lepiej. I się obudziłam. Ale dzisiaj chyba kawy nie będzie. Będzie herbata z miodem. Coś gardło pobolewa i to coraz gorzej. Robię nóżki, 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 nóżki. Będzie ciężko. Tak mi się wydaje, że będzie ciężko, ale to zależy już ode mnie. Ktoś zgubił buta po drodze. Wiecie, że ja mam jakieś takie słabe te nogi teraz. Ale gorąco. Muszę zdjąć ten szalik, bo się ugotuję. Ale gorąco, nie spodziewałam się tego. Rano było zimno. Teraz jest tak jak wczoraj mniej więcej. Muszę zrobić drobne zakupy. I wracam do domu. Kupię chyba sobie banana, bo coś jest strasznie, a nie chcę czegoś jeść na mieście. A w domu chętnie sobie zjem mannę. Zjadłam bułeczkę zamiast banana. Albo dobra, taka ciemna, fajna. Kurczę, to teraz nie wiesz tak naprawdę jak się ubrać. Rano jest zimno, tak chłodno. Jest gorąco, jest strasznie gorąco. Chciałam wam coś opowiedzieć. Na siłowni słyszałam dzisiaj dwie dziwne rozmowy. Podczas tego, jak rozmawiałam z podopieczną a propos jedzenia, jedna pani się odezwała i mówiła coś w stylu takie dziwne rzeczy, coś w stylu: no wiecie, no jajka są zdrowe, że trzeba jeść tam 4 jajka w tygodniu, bo są zdrowe. W ogóle żurawina jest fajna na odchudzanie. Nic nie komentowałam, tak troszeczkę tylko. Ale czy naprawdę istnieją ludzie, którzy nadal w to wierzą? Że jakieś jedzenie jakiegoś produktu pomoże wam schudnąć? Jedzenie jakiegoś produktu pomoże wam dostarczyć jakichś składników odżywczych, ale schudnąć wam pomoże systematyczność, regularność w diecie oraz w treningach. Ta cała filozofia tak naprawdę. A co jecie, to już chodzi o składniki odżywcze.
I tyle. A nie to, że jak będziecie jeść jakiś produkt, no to będziecie chudzi. Dalej, jeden trener albo nie wiem, znajomy, który trenował znajomą, nie wiem, powiedział tej dziewczynie, że coś tam o wodzie rozmawiali i on powiedział, jeżeli czujesz pragnienie, to już znaczy, że jesteś odwodniona. Co? Co? Co za głupota w ogóle? To narzucanie picia 2, 3, 5 litrów dziennie mnie po prostu już zaczyna irytować, naprawdę. Ludzie, jeszcze raz wam mówię. Wodę mamy w warzywach i owocach po około 90%. Jedźcie lepiej to i pijcie soczki, a nie cały czas tą wodę. Tą wodą bardziej się odwadniacie, wypłukujecie elektrolity, niż się nawadniacie. No błagam, nie, nawadniacie się oczywiście też, ale bez przesady, bez przesady. W ogóle to też zauważyłam, teraz tak patrzyłam na przejściu dla pieszych, stał ten na hulajnodze, na tej elektrycznej hulajnodze i tak sobie pomyślałam, dlaczego jest zakaz przyjazdu rowerem przez pasy dla pieszych i nie ma takiego zakazu dla hulajnogi. Hulajnoga jest jeszcze bardziej niebezpieczna i szybsza niż rower. Nie? Dziwne, co? Fałszywy alarm w szkole. Ktoś się bawił chyba. Z dzieciaków. Ktoś coś pobawił. Że ktoś będzie płacił mandat. Zauważyliście, że jak ciepło się zrobiło, to jest dużo policji na ulicy. Dużo tych samochodów policyjnych. Tak, nie wiem, ja odniosłam takie wrażenie. Właśnie. Albo może zwracam uwagę teraz na nich tak bardzo. Dobra, do domu. Pokażę wam dektyla i widzimy się jutro. Dzień dobry.